Gościem Radia PIN pan profesor Dariusz Filar, były członek Rady Polityki Pieniężnej, obecnie członek Rady Gospodarczej przy premierze. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Co powinno stać się z otwartymi funduszami emerytalnymi? Bardzo złożony problem. To znaczy ja najbardziej bym się cieszył, gdyby kontynuowano proces budowania systemu tak, jak on został opracowany w 2009 roku. Czyli żeby powstały zakłady emerytalne, które to zakłady emerytalne wypłacałyby emerytom część kapitałową ich emerytury. Natomiast dlaczego mówię, że problem jest złożony? Jeżeli się tak dobrze zastanowić, dlaczego wokół OFE narosły napięcia, to odpowiedź jest jedna. Dlatego, że nie zrealizowano tego, co było zapisane w tle ustawy, jak gdyby, że emeryci należący do grup wcześniejszych będą swoje bieżące wypłaty otrzymywali głównie ze środków pochodzących z prywatyzacji. Mówi to między innymi też dzisiaj rząd, znaczy w tym kontekście porusza się, ale prawie dwie kadencje nic w tym kierunku w zasadzie nie zrobiło, prawda? Więc ja właśnie mówię, że na tym polega problem, dlatego że tak, w latach 2005-2007 praktycznie prywatyzacji nie było, więc nie można było realizować tego założonego procesu. Później prywatyzacja była, ale środki były przeznaczane na inne cele i w rezultacie w ZUS-ie powstawała dziura, którą trzeba było pokrywać dotacjami budżetowymi, oczywiście tworząc w konsekwencji deficyt i powodując narastanie długu. I teraz tak, kiedy dyskusja o OFE przed 2 laty w ogóle się rozpoczynała, ja patrzyłem na to w taki sposób, że jestem przeciwny pryncypialnie obniżaniu składki, ale rozumiem napięcia w budżecie i mając ten diabelski wybór przed sobą, dochodzę do wniosku, no okej, dobra, zmniejszymy składkę, dotacje budżetowe będą mniejsze, da się zapanować nad finansami publicznymi. Tylko, że wówczas w gruncie rzeczy, poza obniżeniem składki, w samym systemie niczego nie zmieniano. Zgromadzony kapitał pozostawał taki, jaki był, zmniejszał się dopływ środków nowych. W tym sensie bez entuzjazmu, ale byłem w stanie to zaakceptować. No, panie profesorze, tak. Czy gdybyśmy zmniejszyli składkę o kolejne kilkadziesiąt, czy inaczej, o kilka punktów procentowych, czy kilkadziesiąt punktów po przecinku, to problem deficytu w ZUS-ie by się rozwiązał. Nie, ja wiem, nie, oczywiście, że problem nie zostałby rozwiązany, ten problem jest bardziej złożony. Ten problem zawiera w sobie, bo my mówimy o emeryturach, ale ten problem, ja cały czas to podkreślam, że ten problem zawiera w sobie jeszcze jeden składnik, to są renty. To są renty, składka rentowa została obniżona od 2007 roku, obecny rząd niestety to podtrzymał, także ja nie obwiniam za to tylko rządów lat 2005-2007, no ale ta obniżona składka rentowa sprawia, że mamy też ogromną dziurę w systemie, który do 2007 roku się bilansował, teraz jest niestabilny. No więc te napięcia w sumie rodzą dyskusję OFE w naturalny sposób, każą kierować ku nim wzrok jako źródle, z którego może coś by się w równowadze dało poprawić. Tylko to wygląda tak, że minister finansów, nie dalej jak kilkadziesiąt minut temu słuchałem rozmowy z ministrem finansów i on przekonuje też mnie jako płatnika składek, że to, co jest zabierane z części mojego wypracowanego dochodu, powiększa dług publiczny. No to oczywiście można mi zarzucić, że ja tego nie rozumiem. I nie twierdzę, że OFE są systemem idealnym, a ZUS jest... To jest argument, akurat... to jest argument bardzo dyskusyjny, dlatego że... Po prostu ja się wewnętrznie na to nie godzę, oczywiście, żeby tak bardzo twierdzić. Słusznie, bardzo mnie. Słusznie w ostatnich dniach w wielu publikacjach podkreślono, że OFE wcale nie są wyłącznym nabywcą obligacji skarbowych.
Ja na OFE, ja wolałbym na wszystko patrzeć w sposób pozytywny i z tego pozytywnego punktu widzenia ja widzę to, że OFE są znaczącym, stabilnym inwestorem w wielu polskich spółkach. I ja muszę powiedzieć, ja mam okazję to w kilku miejscach widzieć zupełnie z bliska, gdzie OFE raportują, przekroczyliśmy 5% udziału w kapitale akcyjnym spółki i to jest dobry, stabilny inwestor. OFE pożyczają także pieniądze poprzez obligacje przedsiębiorstw, nie obligacje rządowe, także w ten sposób finansują także sektor przedsiębiorstw i w ostatnim okresie wcale nie obligacje skarbowe były jakimś wyłącznym obszarem inwestowania. A skoro dotknęliśmy obligacji skarbowych, to jest, mam to jeszcze jedną uwagę, no bo jeśli nie otwarte fundusze emerytalne, to kto by finansował ten dług? No, wówczas tak, oczywiście argument... Poprosić bank o pożyczkę, a potem tak, tylko że argument się bank... pojawia taki, że gdyby nie było OFE, to wtedy by były przepływy ze składek emerytalnych większe do ZUS-u, to ZUS-u by nie trzeba dotować, prawda? Więc to jest tego typu rozumowanie. Ale tak jak mówię, ja go nie podzielam. Poza tym ja się nie dam przekonać, że ZUS-owski księgowy zapis to jest to samo, co papier wartościowy w OFE. I na przykład, jeżeli to jest obligacja norweska, bo i obligacje norweskie są w portfelu OFE. No więc na mój skromny umysł, bo niektórzy mi zarzucają, że ja tego też nie rozumiem, ale ja powtarzam, dla mnie obligacja norweska w portfelu mojego OFE nie jest tym samym, co zapis w ZUS-ie. To co chce zrobić rząd, pana zdaniem? Nie no, rząd szuka sposobu na to, żeby nie być zmuszonym do dotowania ZUS-u w takim stopniu, jak to jest w tej chwili. Gdybyśmy przenieśli te środki na 10 lat przed przejściem na emeryturę do ZUS-u, no to jest bieżące załatanie potrzeb ZUS-u, a w rezultacie to pozwala uniknąć dotacji dla ZUS-u. Tylko że ZUS... Niektórzy mówią, że to jest gigantyczna piramida finansowa, a łagodniejsze określenie to jest takie wiadro z dziurami od spodu, więc niezależnie od tego, ile byśmy tam nalali, zawsze te pieniądze... Ta dziura będzie, to znaczy, wie pan, znowu, tu są pewne kwestie natury bardzo, można powiedzieć, zasadniczej również, bo ja nie miałbym nic przeciwko systemowi, który byłby wyłącznie oparty na swobodnej decyzji obywatela. Czyli obywatel ma prawo wyjść z ZUS-u i wielkość swojej składki inwestować wedle własnego uznania. No ale tu oczywiście się pojawiają natychmiast argumenty, że wielu by tego nie zrobiło, a potem na starość i tak wyciągnęliby rękę do państwa. Także. Na koniec jeszcze jedna sprawa. Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące marcowej inflacji, która wyniosła 1%. To są rekordowo niskie poziomy, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Grozi nam deflacja, to pierwsze pytanie. A druga sprawa, jak zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, pana zdaniem? Znaczy tak, ja nie widzę groźby deflacji. Pierwsza sprawa, która dla mnie jest ważniejsza, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, niż wskaźnik podstawowy, to jest inflacja bazowa, która dzisiaj zostanie przez NBP podana. Moim zdaniem inflacja bazowa będzie w okolicach również 1%, który ja uważam za pożądany dla stabilizacji inflacji w Polsce. Czyli powiedziałbym tak, inflacja bazowa prawdopodobnie jest na właściwym poziomie, natomiast inflacja liczona wskaźnikiem towarów i usług konsumpcyjnych jest na nadzwyczajnie niskim, co ma charakter przejściowy. Przestała w gruncie rzeczy drożeć żywność, paliwa są mniej więcej na takim poziomie jak przed rokiem, czyli ten komponent żywnościowo-paliwowy nie podbija inflacji, ale to jest nadzwyczajne. Rada Polityki Pieniężnej, co będzie robić? Rada Polityki Pieniężnej nie może patrzeć na dane miesięczne. Musi patrzeć przynajmniej w perspektywie dwuletniej. Wydaje mi się, że jeżeli teraz przy obecnej stopie ma szansę ustabilizować inflację bazową, to powinna się obecnej stopy trzymać. Profesor Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy premierze, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.